Cześć, witajcie. Zapraszam Was na recenzję najgorętszego telefonu pierwszego półrocza, a na pewno pierwszego kwartału. Samsung Galaxy S24 Ultra. Dla tych, którzy nie lubią oglądać dłuższych filmów, zaspoileruję. Uważam, że Galaxy S24 Ultra to jeden z najlepszych telefonów tego roku i wydaje mi się, że najlepszy telefon pierwszego półrocza. A co przyniesie drugie, no to jeszcze zobaczymy. Teraz dwa słowa o zestawie. Niestety będą to krytyczne słowa. W zestawie oczywiście nie ma ładowarki, co uważam za bardzo złe posunięcie i zawsze będę to krytykował. Nie skrytykuję natomiast designu telefonu. Został nieco odświeżony, chociaż w ogólnym zarysie nowy model przypomina tak naprawdę trochę poprzednika. Tym razem jednak jest trochę bardziej kanciasty. Ma ekran właściwie pozbawiony zaokrągleń. Te zaokrąglenia na bokach są bardzo delikatne, dzięki czemu zyskujemy większą powierzchnię roboczą, która jest szczególnie istotna w przypadku, kiedy używamy rysika, bo nie będzie nam uciekał z krawędzi ekranu. A jednocześnie zachowujemy całkiem atrakcyjny design. Design jest tym bardziej atrakcyjny, że wyświetlacz ma naprawdę wąskie i dosyć symetryczne ramki. W tym sezonie ramkę Ultry wykonano z tytanu, aczkolwiek nie przełożyło się to jakoś znacząco na redukcję wagi. Za to ramka wygląda dosyć sympatycznie, szczególnie w wersji ciemnej, czarnej, albo raczej powiedziałbym bardziej grafitowej. Do wyboru mam jeszcze kilka innych kolorów, w tym kolory ekskluzywne dostępne tylko u Samsunga w ich oficjalnym sklepie. Telefon oczywiście nadal jest wodoszczelny i pyłoszczelny, spełnia normę IP68, ale zauważyłem, że w tym roku łatwiej wyciągać rysik. On troszeczkę bardziej wystaje z obudowy i jest moim zdaniem wygodniejszy w użyciu, ale niestety zauważyłem też, że często przypadkowo uwalniamy go z gniazdka i trzeba go z powrotem wcisnąć. Nie jest to szczególnie dokuczliwe, aczkolwiek mi się dosyć często zdarzało. Tył obudowy tradycyjnie jest płaski, jest matowy i nawet nie za mocno się brudzi, a zdobią go tradycyjnie również dla Samsunga trzy charakterystyczne guziczki kryjące obiektywy aparatu fotograficznego. Ale wróćmy na front, bo tam dzieje się moim zdaniem najwięcej. Najwięcej, bo mamy tam znakomity wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,8 cala, czyli całkiem niezła patelnia, o rozdzielczości maksymalnie 3000 z groszami na 1440 pikseli i z odświeżaniem do 120 Hz, oczywiście z opcją automatycznej regulacji od 1 aż do 120 Hz. Ekran, jak wspomniałem, został w tym roku spłaszczony. Jest w zasadzie, można powiedzieć, całkowicie płaski, ale to dobrze, no bo tak jak powiedziałem, łatwiej dzięki temu korzysta się z rysika, a rysik jest jednym z głównych atutów tego telefonu. Kolejnym atutem jest też szkło. Zastosowano tu nowe szkło Gorilla Glass Armor, które nie tylko ma być mocne, ale przede wszystkim, i jest to dla mnie killer feature tego telefonu, znacząco redukuje odblaski od słońca, od lamp i tym podobnych. Żeby tego doświadczyć, po prostu trzeba porównać to z innym telefonem. Ja powiem szczerze, uważam, że jest to najlepszy wyświetlacz, jaki w tej chwili możemy mieć w smartfonie na rynku i równie szczerze powiem, że powrót do smartfona, który cechuje się już niestety zwykłym szkłem, które normalnie odbija refleksy, był dla mnie męczący. Dla mnie ten wyświetlacz jest jednym z głównych powodów przemawiających za wyborem tego właśnie smartfona i chciałbym mieć taki ekran w każdym moim telefonie. Oczywiście o tym, że ekran ma doskonałą reprodukcję barw, jest naprawdę jasny i świetnie sprawdza się w zasadzie w każdych warunkach, no to już chyba nie muszę dodawać, jest po prostu genialny. Krótko po premierze tego smartfonu pojawiły się w sieci narzekania, że ekran ma bardziej sprane kolory niż wyświetlacze w ultrach poprzednich generacji, ale ja tak nie uważam. Dla mnie te kolory są jak najbardziej akuratne, aczkolwiek rzeczywiście jak sobie zestawimy to z poprzednikiem, mogą wydawać się nieco mniej nasycone, ale tak jak powiedziałem, teraz jest moim zdaniem lepiej. Jest oczywiście Always On Display, a pod ekranem mamy czytnik linii papilarnych, który działa, po prostu robi swoje, jest poprawny. Zastrzeżeń do niego nie mam, podobnie zresztą jak do rozpoznawania twarzy, ono również tutaj jest i również działa tak jak należy, aczkolwiek oczywiście radzę trzymać się odblokowania za pomocą śladu palca. I tak jak super jest ekran, tak samo super jest wydajność. W odróżnieniu od pozostałych dwóch modeli serii, tutaj mamy wyłącznie Snapdragona 8 trzeciej generacji, również i w naszym regionie. Jest to przeróbka dla Galaxy, ale tam zmian nie ma dużo, natomiast mamy też jeszcze do tego 12 GB RAM-u, no i oczywiście dużą pamięć wewnętrzną, przy czym tutaj naturalnie polecam wybór zawsze tej największej pamięci, bo wiadomo, jej nie powiększymy w tym smartfonie. Co się tyczy kultury pracy, przez większość czasu jest naprawdę bardzo dobra, aczkolwiek telefon potrafi zrobić się ciepły. Trzeba się oczywiście postarać, żeby taki się stał, ale jednak to
troszeczkę czasem się nagrzewa, przy czym nie jest to nagrzewanie się sprawiające dyskomfort użytkownikowi. Od po prostu poczujemy nieco większe ciepełko na obudowie, naturalnie im cieplej wokół, tym telefon też będzie cieplejszy. Ale tak jak powiedziałem, nadal ta kultura pracy może zostać uznana za dobrą. Niestety zauważymy trochę throttlingu. Jeszcze powiedzmy, że jest on na akceptowalnym poziomie, aczkolwiek tutaj od flagowca mimo wszystko oczekiwałbym troszeczkę więcej, bo spotkałem już w tym roku telefony pod tym względem sprawujące się nieco lepiej. Niemniej to tylko cyferki, tak jak powiedziałem, w benchmarkach, natomiast w codziennym użytkowaniu raczej to nagrzewanie się telefonu Wam nie powinno dokuczyć. Na temat interfejsu Samsunga opowiadam już wiele razy. Ja jestem bardzo przyzwyczajony do tego interfejsu, bardzo go lubię i uważam, że ma całkiem fajny układ, aczkolwiek oczywiście pamiętajcie, że całkiem sporo tutaj dostajemy już na start i interfejs jest naprawdę dopakowany pod korek dodatkowymi aplikacjami. Z tym, że nie są to żadne śmieci, większość z tych aplikacji jest po prostu przydatna i tak byśmy je pobierali. Absolutnie genialnie działa funkcja przesiadania się z innego telefonu, czyli Smart Switch. Bardzo łatwo się wszystko kopiuje, a jeżeli macie telefon Samsunga, to w zasadzie stary telefon na nowy sobie przekopiujecie dosłownie jeden do jednego, włącznie ze wszystkimi ustawieniami i układami ekranu. To jest genialne i równie genialne jest to, że Samsung zapewnia o 7-letnim wsparciu dla tego telefonu, zarówno w kwestii update'ów systemu, jak też i wsparcia poprawek zabezpieczeń. To również jest świetne posunięcie, wiadomo, że jest to flagowiec na dłuższy czas, można powiedzieć, że na ładnych parę lat. Sam interfejs działa dobrze i płynnie, ma sporo użytecznych funkcji, ja na przykład też bardzo lubię wykrywanie spamu podczas połączeń telefonicznych, jest ta funkcja rozpoznawania, możemy sobie blokować połączenia, to też jest bardzo fajne, ale najfajniejsze, co zrobił Samsung w tym roku, to implementacja Galaxy AI, czyli sztucznej inteligencji. Ma ona sporo funkcji, z których może nie korzystamy tak koniecznie na co dzień, ale jednak uprzyjemnią i mogą zdecydowanie ułatwić nasze życie ze smartfonem. Pierwsza z tych rzeczy to jest Circle to Search, czyli możemy sobie na ekranie zakreślić coś, co nas interesuje, a następnie telefon kontekstowo nam to wyszuka. Na przykład po zdjęciu produktu jakiegoś, łatwo go w sieci odnajdziemy. Oczywiście te wyniki bywają różne. Zależy to tak naprawdę, co widzimy na ekranie, jakiego charakteru jest to przedmiot, ale na przykład wyszukiwanie przedmiotów w sklepach działa całkiem fajnie. Mamy również tłumaczenie w locie, czyli możemy sobie elegancko tłumaczyć rozmowy na różne języki. Działa to z lekkim opóźnieniem, ale generalnie, jeżeli mówimy prostym językiem i nasz rozmówca również takowego używa, to naprawdę da się dogadać. Oczywiście nasz rozmówca usłyszy komunikat, że jest to rozmowa tłumaczona, co mam nadzieję powinno mu dać do myślenia, ale jeżeli będziemy budowali proste zdania i unikali jakichś skomplikowanych idiomów, to rzeczywiście rozmowa może przebiegać całkiem sprawnie. Kolejną bardzo fajną rzeczą, którą mamy w tym Galaxy AI, jest opcja transkrypcji tego, co nagraliśmy na dyktafon. Po pierwsze, telefon spisze nam to, co się nagrało, co już jest sporym ułatwieniem, ale do tego może nam zaserwować streszczenie, które dodatkowo ułatwi zrozumienie tych treści, na przykład jakiegoś nudnego wykładu. To też działa trochę różnie i tak naprawdę efekty działania tej funkcji de facto zależą od tego, co nagramy, ale znowu, im prostszy tekst, tym lepiej to wszystko działa, ale miejmy nadzieję, że ta AI będzie rozwijana, będzie się też uczyła na tym, co nagrywamy i dzięki temu z czasem zacznie to działać jeszcze lepiej. Oczywiście wiadomo, że później to można wyeksportować do tekstu. No i oczywiście możemy również pominąć krok zczytywania tekstu z dyktafonu. Możemy również po prostu dać gotowy plik tekstowy i poprosić o jego streszczenie. To też całkiem fajnie działa. Można na przykład jakiś długi, nudny artykuł streścić sobie w kilku zdaniach, żeby poznać jego sens i przesłanie. AI działa również przy tworzeniu tekstów. Możemy na przykład napisać maila w zupełnie niedbały sposób, a AI zrobi go bardziej strawnym i powiedzmy składnym językowo. Podobnie ma się rzecz z wiadomościami pisanymi przez komunikatory i tym podobnymi. Jest też oczywiście edytor zdjęć wykorzystujący sztuczną inteligencję. Możemy sobie na zdjęciach przesuwać obiekty albo wręcz usunąć im niepożądane elementy ze zdjęcia, na przykład jakiegoś faceta w tle czy zbędną szklankę na stole. Czasem nawet to przybiera zabawną formę, bo kiedy AI sobie nie radzi, nie ma pomysłu co zrobić z tłem, to zmienia je na ładniejsze. W moim przypadku na przykład kupę ciuchów na krześle w pokoju. Chyba każdy ma w domu takie krzesło. AI nie mogąc dopasować tego, co ma być za tymi ciuchami, przerobiło po prostu na
narzutkę, taki kocyk na tym krześle. Wyglądało od razu ładniej. Czasem oczywiście AI się niestety gubi, czasem się myli i tak naprawdę wiele zależy od wyjściowego materiału, od wyjściowego zdjęcia. Ale na przykład usuwanie niepożądanych postaci w tle czy znaków drogowych działa bardzo, bardzo dobrze. No i oczywiście pamiętajcie też o tym, że na zdjęciu pojawia się znak wodny informujący o tym, że to zdjęcie zostało przerobione z wykorzystaniem AI. AI przyda się również przy filmowaniu, bo pozwoli nam na przykład spowolnić nagrane przez nas wideo w normalnym tempie do wideo w slow motion. To również działa bardzo prosto i intuicyjnie. O tym, że AI potrafi nam wygenerować tapetę na podstawie zdjęcia czy tego, co jest na ekranie, no to już chyba nie trzeba wspominać. I tak jak powiedziałem, AI niestety czasem się myli i nie zawsze działa idealnie i tak naprawdę efekt końcowy zależy od materiału wyjściowego. Jeżeli mamy dobry materiał wyjściowy, będziemy zachwyceni działaniem sztucznej inteligencji. Jeżeli materiał wyjściowy będzie taki sobie, no to oczywiście też nie oczekujmy cudów, ale zdaje się, że z czasem to wszystko będzie działało coraz lepiej, tak jak już wcześniej wspomniałem. Czas na słów kilka o komunikacyjnej stronie tego telefonu. No słuchajcie, tu po prostu niczego nie brakuje. Wszystko, co potrzebne, mamy na pokładzie, a do tego mamy jeszcze znakomicie brzmiące głośniki stereo. One są po prostu znakomite, są to jedne z najlepszych głośników, jakie spotkałem dotąd w smartfonach i rzeczywiście do konsumpcji multimediów ten telefon nadaje się znakomicie. O tym, że jakość połączeń jest równie znakomita, to już chyba nie muszę dodawać, ale dla porządku oczywiście o tym wspominam. Z osiągów akumulatora można być zadowolonym, ale tak nie do końca. Generalnie bateria ma pojemność 5000 mAh i w praktyce bez problemu utrzymuje ten smartfon przy życiu przez cały dzień. Typowy czas pracy na włączonym ekranie to około 7 godzin i generalnie wszystko jest w jak najlepszym porządku. Ten smartfon jest w stanie również przetrwać nawet do 2 dni. Natomiast tym, co mnie rozczarowuje, jest tempo ładowania. Niestety Samsung twardo trzyma się nie najmocniejszego ładowania. W tym przypadku mamy 45-watowe i niestety trwa ono dobrze ponad godzinę. W granicach godzinę 20, nawet półtorej godziny, jeżeli bateria była rozładowana całkowicie. Trochę moim zdaniem za długo, szczególnie na miarę telefonu z najwyższej półki. Na pocieszenie jest ładowanie indukcyjne, jest ładowanie zwrotne, czyli od tego smartfonu możemy sobie naładować nasze słuchawki czy tam smartwatcha. Jeżeli chodzi o fotografię, również jest świetnie. Mamy 200-megapikselowy aparat główny z optyczną stabilizacją i przysłoną 1.7, aparat szerokokątny 12 megapikseli z przysłoną 2.2, a także aparat z portretowym przybliżeniem 10 megapikseli, przysłona 2.4, również z optyczną stabilizacją. Trzeci aparat jest 50-megapikselowy, też z optyczną stabilizacją, ale przysłoną już 3.4, a to dlatego, że oferuje aż 5-krotne przybliżenie bezstratne. I może od tego zacznijmy, bo to jest moim zdaniem również kolejny killer feature tego telefonu. To najlepszy zoom, jaki w telefonie do tej pory widziałem. Oczywiście mówimy o telefonach z niewysuwanymi obiektywami, bo przypomnę, Samsung kiedyś oferował nawet case zoomy, które miały wysuwane obiektywy, jak w kompaktowych aparatach fotograficznych. Tu niestety aparat nie wyjeżdża nam z obudowy, ale i tak oferuje świetne efekty i nawet zoom cyfrowy jest tu, słuchajcie, całkiem strawny. Zrobiłem nim zdjęcie Gewontu stojąc na gubołówce, czyli odległość całkiem spora, a na maksymalnym przybliżeniu byłem w stanie rozpoznać na Gewoncie nie tylko szczegóły krzyża, jaki tam się znajduje, ale również osób, które wokół niego stoją, włącznie z tym, że można było rozpoznać, iż jakiś człowiek stojący na Gewoncie ma na sobie plecak. Zatem jakość tego zooma, a w zasadzie przetwarzania obrazu przez sztuczną inteligencję aparatu, rzeczywiście stoi tu naprawdę na wysokim poziomie i to jest chyba pierwszy aparat, gdzie mogę powiedzieć, że zoomu cyfrowego również daje się korzystać, nawet w celu zrobienia jakiegoś zdjęcia na pamiątkę. Może nie z tego maksymalnego zoomu, ale z tych wyższych krotności już coś nawet wychodzi, już coś nawet widać. W tle oczywiście widzicie w tej chwili przykładowe zdjęcia wykonywane poszczególnymi aparatami tego telefonu. No moim zdaniem oczywiście najsłabiej wypada ten szerokokątny, ale nadal jest to bardzo, bardzo wysoki poziom fotograficzny. I co najważniejsze, Samsung niezmiennie oferuje to, co lubię w tych telefonach, mianowicie kolory na zdjęciach w zasadzie nie odbiegają od siebie, bez względu na to, którym obiektywem zdjęcie wykonujemy. Oczywiście po zmroku już pewne różnice zauważymy, ale nadal jest to również jeden z najlepszych aparatów do fotografowania nocą, jaki w tej chwili możemy znaleźć na rynku. Jest to oczywiście absolutnie najwyższa półka fotograficzna, jeden z najlepiej fotografujących smartfonów na rynku. Czy najlepszy? No tu już bym się spierał, ale naprawdę doskonały i aparaty z pewnością Was nie zawiodą. Nawet aparat do selfie tutaj również robi doskonałą robotę. Wiadomym jest oczywiście
Oczywiście, że przy większych krotnościach zoomu nie możemy już liczyć na perfekcyjne odwzorowanie detali, ale nadal ono może być uznane za przyzwoite. No i wiadomo też, że lepiej unikać teleobiektywów przy fotografowaniu nocą, ale jeżeli musimy, to też dramatu nie będzie. Jeżeli chodzi o filmowanie, to również jest topka. Jest to jeden z najlepiej filmujących telefonów na rynku, o ile nie najlepszy. Genialna jakość filmów, zarówno jeżeli chodzi o płynność obrazu, jeżeli chodzi o działanie stabilizacji, jeżeli chodzi o detale, kolory. Wszystko tu jest perfekcyjnie, włącznie z dźwiękiem. Naturalnie możemy nagrywać nawet w 8K, ale lepiej pozostać przy 4K i 60 klatkach na sekundę. Wtedy ten obraz jest moim zdaniem najciekawszy i najprzyjemniejszy do oglądania. Oczywiście interfejs aparatu jest również bardzo dopracowany i bardzo dobry. I ja bardzo go lubię, po prostu, króciutko. Podsumowując moje dość długie, przyznaję, obcowanie z Galaxy S24 Ultra. W zasadzie nie muszę się rozwoić. To telefon niemal idealny, niemal, bo mógłby się nie jednak szybciej ładować i mógłby jednak mieć ładowarkę w zestawie, ale to są chyba w zasadzie jedyne minusy, jakie w nim znajduję. Oczywiście można jeszcze polemizować na temat ceny, ta jest niestety wysoka, bowiem wersja z mniejszą pamięcią wewnętrzną kosztuje 5600 aktualnie, a za wersję 512, którą bym rekomendował, trzeba zapłacić ponad 6500. No niemniej jest to telefon wart chyba takiej wysokiej ceny, bo po prostu jest to urządzenie naprawdę wszechstronne, dopracowane i pozbawione większych słabości. Tak jak powiedziałem, moim zdaniem jest to najlepszy telefon pierwszej połowy tego roku i choć mamy czerwiec, to już nieśmiało mogę zaryzykować twierdzenie, że może się okazać Ultra również najlepszym smartfonem w całym tym roku. Zatem, jeśli zapytacie mnie, czy warto kupić Galaxy S24 Ultra, czy ja polecam ten telefon, odpowiem Wam, że tak, zdecydowanie tak. I na tym kończymy nasze spotkanie z Galaxy S24 Ultra. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia. Cześć.